Hej, 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 z tej strony Sullivan i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Obcy Izolacja. Minęło trochę czasu od poprzedniego momentu, kiedy nagrywałem, więc trochę zapomniałem. Tutaj rzecz, przypomnijmy sobie, sterowanie. Jest dobrze, o ile dobrze pamiętam, my chyba naprawiliśmy windę. I jesteśmy aktualnie... Mamy wrócić do Taylor. A, bo mamy apteczkę, możemy tą dziewczynę uratować, bo ona ranna jest. Dobra, więc bez przedłużania zapraszam do mojego filmu. Zostawcie łapkę w górę, czy też komentarz, jeżeli wam się podoba. Wiem, jak powinien się słyszeć. Nie wiem, czy do nich strzelać, czy tam nie ma szyby, nie ma szyby, więc... Przetwarzanie płynu syntetycznego. Raczej nie wiem, czy oni są nastawieni przyjaźni. Syntetyki. Weźmy ten. Teraz kamery do syntetyki. Serio? Wy pajacu. Kysz. To jest bug. Ty dostał w łeb. Nie wiem, czy oni tacy dobrzy. Po prostu stałem przed nimi przed mordą, no. Przepraszam, że was zabiję, nawet jeżeli byście mi nic nie zrobili, ale no cóż, przetrwanie, wiecie, takie rzeczy. Coś tu jest ciekawego, oprócz tego, że my zabiliśmy tych dwoje. Wejdźmy do wentylacji.
Albo to był bug, albo po prostu to... Nie wiem, kurde, jak to opisać. Że nie miałem tutaj iść na razie. Skrypt mi się spieprzyć, bo nie wyobrażam sobie inaczej. Mam nadzieję też, że za głośno nie mówię. Poziom mocy. Tu jest dalej winda. Nie ma wrogów żadnych, wiesz? No ogólnie rzecz biorąc, na razie się zaczyna spokojnie od tych dwóch skalpów. Ripley wymordowała ich. Zresztą strzeliłem z daleka i nic się nie stało. Co mnie bardzo mocno zaskakuje. Wiesz, możemy biegać. Dlatego, że to taki chaos. Wydaje mi się, że Xenor mają dobry słuch, słabszy wzrok. Trzeba pewnie, jakbym to w las, to by się oni obudzili. Tknęliby się. Przyda nam się trochę zarobić rzeczy różnych, żeby mieć więcej opcji ofensywnych. W przypadku spotkania z Xenusiem, który na razie nas odpuścił, ale ciągle nas śledzi. Trochę scenka jak z Wally. No nic, nie mamy nic tu więcej. Kamery tam włączone, brak mocy. O. Lećmy, bo przedłużam niepotrzebnie, abyście chcieli obejrzeć trochę akcji, pewnie z moim darciem ryja, jeżeli będzie coś takiego. Przyczółek postępu.
Już tu byliśmy. Nie mogę? Chyba mam za słaby ten. Chodzić, niż biegać. Weźmy mapę. Coś nowego? O nie, 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 nie. Ja do szpitala znowu nie będę szedł, kurna mać. Nie po tym, co on mi tam robi. Mam dosyć badania. I sent you a clear directive not to land on station. I told you we didn't hear your message. We understood you would be... Hey! Identify yourself. Ripley, from the Torrens. Relax, kid. What the hell is going on here, Marshal? Where's the security forces? You're looking at them. I've seen the creature. What is it? I don't know. Something brought here by Marlow, the captain of the Anisadora. The ship that found the flight recorder. Is there anywhere safe left on this station? That creature's running around, and the Seeks and Synthetics are less than friendly. Goddamn androids. Ripley! Taylor needs attention. Medical's a no-go. We can't take her there. We have a basic life support unit back at HQ. Then let's go! Oh. We need the transit to get to HQ, but it's down. Transit control is upstairs. Samuels says you're an engineer. Go make yourself useful, seeing as you screwed up the trap. Jaką kurna pułapkę? Yeah, right. We'll talk about that later, Waits. You protect them while I'm gone. Understood? Ricardo, get a lock on our radio so we can stay in touch. Aha, czyli mnie wysyłasz kurna... Are you all right, Ripley? Dzięki. Peachy. Chociaż ty się do mnie troszczysz. You really should hurry. Taylor. Don't worry, Samuels. We'll get her out of here. Ostro brwała. No nic, wygląda na to, że od razu nie ruszymy do ich kurna mać, że tak powiem, przyczółka bojowego, bo coś się spieprzyło, tranzyt nie działa i nie możemy tam pojechać. I muszę to naprawić, bo niby zepsułem pułapkę. A jaka to pułapka, to ja dokładnie nie wiem. Chyba, że ten wybuch to była pułapka, która mnie prawie zabiło zresztą, ale dobra. Aha, czyli my ruszymy w przeciwną stronę. Oh my god, czyli znowu będziemy się naprawiać. You realize coming aboard was a bad idea yet? I wouldn't call the welcome friendly. Coś powiesz więcej? He hasn't slept in days. Me neither. Dobrze wiedzieć. Ja też nie spałem. Przez tego gada. No dobra. Bez zbędnego biadolenia, musimy ruszyć dalej. Powodzę, że sprawdzę, ile ma materiału, żeby mógł się zapoznać. Okej, okay, dobra. Wiem mniej więcej, ile mamy czasu, jeszcze sporo. To, że mamy jedno możliwe przejście, tak?
Lepiej nie wiedzieć, coś po drugiej stronie. Dobra, otwieramy. Winę musimy przywołać. No to się zaczyna, że pewnie lecimy w dół. Jasny. Nie kasowo. Nie podoba mi się coś tam na pieprza. No trochę za lekko jak na obcego takiego. Czemu to tak kurde mać warty teren? To tyle? Może coś tu jest? Dobra. Co teraz? Someone shut everything off. Hello? I know someone's in here. This is every color fucked up. I went to a lot of trouble to secure this place. Synthetics shouldn't just kill. I don't get it. Ja nie wiem, gdzie to się. Gdzie mi chodzi? You're not going anywhere. Can't trust anyone. Gotta make my own way. Show yourself and I'll make it quick. God, I hate this place. Cicho. Ja ci dam, ty kurde, ty. Fagasie, ty. Cypisku. Shouldn't be here. Strange.
not help you if I can't find you. I'll get to the bottom of this. What are you doing here? Ty kurde! Zostaw mnie! Szuju ty! Ty mendo! Ty śmieciu, pośmie! Von geju! Pierdolona kupa złomu. Żryj. Padalcu. Świnio ty. Trzeba cię przytrzymać. Młotów na pewno będzie to bardzo dobre. O kurde, co on mu zrobił? Czy coś tu stało? Czy będzie coś więcej na ten temat? Rezet tranzytu. Słuchaj, no stuknięty bydlaku, myślisz, że to coś przemieszcza się kolejką tranzytową? Pod ręką masz dźwignię, która odłączy sieć tranzytową od Apollo. Podciągnij ją do cholery i zakończmy tę paranoję. Myślisz, że jesteś bezpieczny, bo sieć tranzytowa jest włączona? Zatem jesteśmy więzieni jak szczury w klatce. Pomóż nam na litość boską. Gościu sobie jaja robi. Czy ważne informacje, że się dogada z Sinclairem? W końcu Sexton powiedziałem, że to ty zabijesz Marison. Przodną ci, jak tylko cię zobaczy, trzeba było pozwolić mi się przyłączyć. Nie przyszedłeś nawet tygodnia. Układ układziki. Take it. I had some trouble, so it's gonna take me a while to get back. We can wait. Taylor can't. I can catch the next car. Your call. Dobra. Co jest? Serio popsuł? Kurwa, na ciężar nie odpalę tego. Może coś tu jest? Ah!
O kurka. Ale to co my szukaliśmy cały ten czas. Piszmy. Jak jest zapis, to trzeba korzystać. No i git. Wypadek sprawdza. Sanctuary, but we can make space for their food, meds, water, and guns. If we're gonna get everyone through this alive, there's no room for pity. Aha, czyli jakieś ugrupowanie się stworzyło. Bandyckie. Identyfikator. Dobra, chyba, że coś jeszcze zrobimy. Bomba. A, my tu byliśmy. Ripley, we heard voices as we left. Watch yourself. Który mam odjechać? W końcu. Thank you.
found a better site to raid. Or a way off this fuck heap. That. Let's go find Sinclair. No way we should be splitting up. Safety in numbers. Nic, fel. Ale trochę jazdy było. Daliśmy sobie świetnie radę. Tylko co mamy ten palnik. On może być istotny. Biorę pod uwagę to, że chyba w opcji izolacji jest coś takiego jak Explorer, czyli po prostu przeszukiwanie lokacji, którymi minęliśmy. I mam wrażenie, że to było w tej pierwszej, gdzie było Nostromo pisane. Będę chciał się tam dostać pewnego dnia. Jeżeli będzie taka opcja, bardzo chętnie z tego skorzystam. Zdejmy się do biura szeryfa. Jest tylko to? No w sumie są tu aż cztery. Będę brał pod uwagę, żeby wrócić, bo mamy palić. To jest bardzo istotne. Mam nadzieję, że już trochę się zostało czasu, więc zróbmy ten odcinek. Nie wiem, co, gdzie tutaj prowadzi, bo nie wiem, co znamy nazwę. Jeżeli tu jest gdzieś mapa, to musimy ją znaleźć. A już pamiętam, że mi ten wskazuje cel podróży. Bankomaty? O! Fajnie było ich podpalić, ale chyba zbyt drastycznie by było. Ripley, we're in the Marshall Bureau. Just turn right at the top of the stairs. You can't miss it. No welcome committee? Just get up here. Wait's out.
safe now. Waits has a plan. A plan? Really? His fucking plans haven't done us much good so far. Shema. Was that you? Did you get the transit Maybe running? Maybe we'll be safe here. Nice work. For now, anyway. A ty coś powiesz? Trzeba ci przypierdzielić. Dobra, nieważne. Żartowałem. It's a prank, bro. How's Taylor? Stable. Should be walking soon enough. Samuels is with her now. Okay. You managed to get transit up and running, so I guess we're even. Where's Ricardo? Prepping our next move. Look, I'm busy. I've got Marlo in the cells, the lowlife who showed up with your flight recorder. Where's Marlo's ship, the Anisadora? He put it in a parking orbit around the gas giant. Son of a bitch won't give us the command codes to let us bring it in on auto. Maybe you can get more out of the unhelpful bastard. Go talk to him. Serio, masz tu gościa, który ma posiada tą czarną skrzynkę? Może być istotna rzecz. Widzę, że ty naprawdę jest biuro szeryfa, takie typowe. Ludzie, kurde, co wy do magazyny czytacie? Jak to wróg w pobliżu? Jaki wróg w pobliżu? Tam jest ten terminal, daj poczytać. A, Marlo, tu jest trzymany. Najpierw zobaczmy, co u tego słychać. Nie można. Szukajmy na razie ten. Może coś ciekawego, żeby się podzielić, nie? No cóż, drodzy Państwo, wydaje mi się, że dzisiaj zakończymy ten oto odcinek w tym oto miejscu. Mam nadzieję, że Wam się podobało, bo trochę dzisiaj było rozpierduchy, czy takiej czystej. I mam nadzieję, że będzie gra coraz mocniej przyspieszała, coraz więcej starć. Nie tylko z cybernetycznymi, tylko z syntetykami, ludźmi, ale oczywiście z alienem, więc mam nadzieję, że się podobało. Na razie, cześć!